w marcach w garncu, czyli zaskakujący powrót zimy. Policja zatrzymała domniemanego szefa jeleniogórskiej mafii. Miejski Ośrodek Kultury prezentuje ostatni wywiad z Wlastimilem Hoffmanem. W ciągu minionej nocy po polskiej stronie Karkonoszy spadło 40 cm śniegu. W północnych Czechach natomiast ogłoszono stan klęski żywiołowej. Z powodu bardzo intensywnych opadów i zamieci śnieżnych nieprzejezdna jest tam większość dróg. Jak poinformowano nas w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nad środkową Europę z północy napływają arktyczne masy powietrza, a więc podobna aura utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Noc w Kotlinie Jeleniogórskiej będzie dość zimna, do minus 6 stopni Celsjusza. Jutro słupki rtęci przekroczą zero jedynie o kilka kresek. Opady śniegu nie będą jednak tak silne jak w Czechach. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak ilość śniegu, który gromadzi się na karkonoskich stokach, a w razie nagłego ocieplenia może zacząć szybko topnieć. Meteorolodzy uspokajają. Według prognoz przez najbliższe dni temperatury w górach będą zbyt niskie, aby zaistniała realna groźba powodzi. Mieszkańcy Jeleniej Góry produkują rocznie 170 tysięcy metrów sześciennych odpadów, co w przeliczeniu na masę daje 35 tysięcy ton śmieci. O problemach naszego miasta ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów wiadomo od dawna. Obsługujące Jelenią Górę wysypisko w Siedlęcinie za 10, góra 15 lat zakończy swój żywot. W mieście mamy określone problemy z gospodarką odpadami. Przede wszystkim składowanie tych odpadów jest w tej chwili już małym problemem. Uruchomiono odpowiednie urządzenia techniczne na składowisku, jednak to wysypisko jest niewystarczające. Jego pojemność jest ograniczona. Planujemy, że w 2005 roku to składowisko będzie musiało zakończyć swój żywot. Dziś w Jeleniogórskim Ratuszu odbyła się kolejna prezentacja programu gospodarki odpadami. Do przygotowania takich rozwiązań gminy zobowiązane są ustawowo. Z doświadczeń wiemy, że postęp cywilizacyjny nie ogranicza ilości odpadów, a wręcz odwrotnie, powiększa się liczba tych odpadów. Jasna sprawa, co później z tymi odpadami zrobić, to jest właśnie pytanie, na które próbujemy sobie odpowiedzieć. Istnieje proste rozwiązanie problemu jeleniogórskich śmieci. Na dzisiejszym spotkaniu zaproponowano, aby miasto wspólnie z powiatem ziemskim wykorzystało jeszcze niedokończone, nowoczesne wysypisko w Kostrzycy. Jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie, zarząd Jeleniej Góry będzie musiał podjąć decyzję o budowie wysypiska śmieci w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Na temat zatrzymania domniemanego szefa jeleniogórskich gangsterów policja milczy. Od kilku dni natomiast po mieście krążyła plotka, że w obawie przed aresztowaniem zbiegł na Białoruś. Jeden z jeleniogórskich policjantów, zapytany przez nas, czy gangster został zatrzymany, nie zaprzeczył tej informacji. I to tyle ze strony policji. Według nieoficjalnych informacji istnieją dwie wersje aresztowania. Jedna mówi o tym, że popularny Ryży sam oddał się w ręce sprawiedliwości. Inna, że został aresztowany wczoraj późnym popołudniem pod zarzutem wymuszania haraczy. Przypomnijmy, przed dwoma laty podczas trwającej w województwie jeleniogórskim wojny gangów szef jeleniogórskiej mafii cudem uszedł z życiem po zamachu dokonanym na niego w centrum miasta pod hotelem Baron. Jak już informowaliśmy kilka dni wcześniej, po wielu przeszukaniach i rewizjach w mieszkaniach jeleniogórskich gangsterów, policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy swoją przestępczą działalność prowadzili w Jeleniej Górze i okolicach. Dolnośląski turniej na najlepszego młodego sprzedawcę Zespół Szkół Handlowo-Usługowych w Jeleniej Górze organizuje po raz pierwszy. Tutaj do naszej szkoły przyjeżdża młodzież z kilkunastu szkół Dolnego Śląska, po części teoretycznej. Będzie część praktyczna w domu handlowym na ulicy Długiej, gdzie młodzież będzie pokazywała, czego się faktycznie nauczyła w swoich szkołach. Jak zapewnia dyrektor Korzeniewski, to właśnie w domu handlowym przy ulicy Długiej na zwykłych kupujących czekają niezwykłe niespodzianki. Między innymi promocje produktów renomowanych firm sponsorujących turniej na najlepszego młodego sprzedawcę. Jeśli promocja, to wiadomo, że po cenach troszkę niższych, a z drugiej strony uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Usługowych, akurat z tej części fryzjerskiej, zapraszają na piętro na górze i będą mogli być na przykład młodzi ludzie ostrzyżeni dokładnie za darmo, a ten człowiek, który ma troszkę więcej lat, powiedzmy, jest w moim wieku, będzie musiał za to zapłacić 5 zł. Turniej potrwa 3 dni, a honorowy patronat nad imprezą objął jeleniogórski poseł Marcin Zawiła.
Wlastimil Hoffman był uczniem słynnego polskiego malarza Jacka Malczewskiego. Studiował m.in. na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w uczelniach paryskich. Materiał, który w tej chwili oglądaliście, jest materiałem unikatowym, ponieważ nikt w Polsce nie ma jego żyjącego, jego mówiącego, co mi się udało. Po prostu żyje, jest wśród nas i można go pokazać. Pięćdziesięciominutowy film przybliża postać artysty, którego twórczość nie znała granic i była niestety bardziej doceniana na Zachodzie niż w Polsce. Jeździłem po wszystkich muzeach, po całej Polsce, szukałem jego prac, ale jak się okazało, to wiele prac poszło za granicę i są trudno dostępne. Największą atrakcją obrazu są wspomnienia Hoffmana nagrane tuż przed jego śmiercią. Realizując film, tego zdjęcia tu nie ma. Prosiłem go, żeby zerwał kwiatek, to nie miał siły. Ręką wodził po łodyżce, zrywając wszystko po kolei, kwiatka nie mógł zerwać. Już miał bardzo mało siły, tym bardziej, że już w tym czasie tracił pamięć, już w jakiś sposób już trochę oślep, już mniej tworzył. Ambicją autora filmu jest przybliżenie biografii Wlastimila Hoffmana jak największej liczbie mieszkańców regionu. Wkrótce kopie trafią do większości jeleniogórskich szkół średnich. Otwarte mistrzostwa w rzucaniu lotkami do tarczy rozpoczną się w Gospodzie Biesiadnej na Placu Ratuszowym w sobotę o godzinie 10. Aby wziąć udział w zawodach, wystarczy mieć więcej niż 16 lat, zgłosić się do restauracji, w której rozegrane będą zawody, i wpłacić 20 zł. Jak zapewniają organizatorzy, nagrody nie tylko dla najlepszych znacznie przekraczają kwotę wpisowego. Praktycznie można powiedzieć, że zwycięzca odejdzie z pulą nagród 1300-1400 zł. 20 zł to jest bardzo tanio, gdyż każdy z uczestników otrzyma gadżet, upominek firmowy. Za przejście kolejnej rundy również będziemy wręczać nagrody, m.in. kompakty, bluzy, dresy. Będzie wspaniała zabawa. Zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach przyjmowane są do 17 marca, a dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 75 260 97. Liczba startujących jest ograniczona, więc warto się pospieszyć.